Mieszkańcy osiedla Marysienki w Poznaniu protestowali w środę wobec przyłączenia nowego bloku dewelopera do sieci wodno-kanalizacyjnej na ich osiedlu. Ich zdaniem jest stara i w fatalnym stanie. Boją się, że nie wytrzyma większego obciążenia. Argument, że to jest może 9 bloków, a za chwilę będzie więcej, to nie ma znaczenia. Teraz do sprawy odnoszą się urzędnicy. My jesteśmy zobowiązani, żeby do najbliższej sieci to zrobić. Rzeczniczka Akwanetu uspokaja. Według niej do końca 2020 roku spółka naprawiła sieć w tym miejscu i ma ona pełną przepustowość. Urzędnicy planują spotkanie z mieszkańcami na temat stanu sieci w przyszłym miesiącu. Żeby mieszkańcy mieli pełną informację, żeby może porozmawiać też o tych ewentualnych kontrolach szczelności zapachowej, nazwijmy to tak, jak i deszczówkowej czy zalaniowej. Kilkanaście rodzin od poniedziałku na 2 tygodnie nie dojedzie do swojej posesji, bo ulica Chocimska będzie rozkopana. To do niej przylega działka dewelopera. Dojazd do niej odbywa się przez ulicę Mateckiego. Zamknięcie tej ulicy na 2 tygodnie jest straszliwie niedogodne, ponieważ tutaj z reguły mieszkają ludzie starsi. Częściowo z nich porusza się na wózkach. Mieszkańcy stojących tu od lat domów boją się, że obecna sieć wodno-kanalizacyjna nie wytrzyma większego obciążenia. Już próbowano nad kimś szukać. Tymczasem miasto buduje nowy wodociąg i kanalizację w ulicy Mateckiego 100 metrów dalej i zdaniem mieszkańców to tam deweloper powinien przyłączyć swój budynek, mimo że sama działka przylega do ulicy Chocimskiej. Tak się póki co nie stanie. Dlatego, że rurociąg kanału, trzeba by było pociągnąć przez prywatną działkę, na co nie ma zgody. Inwestor zgodnie z decyzjami i warunkami określonymi przez Akwanet ma zgodę tymczasową. Blok mieszkalny powstał w oparciu o wydane warunki zabudowy, gdzie Akwanet musiał stwierdzić, że stan najbliższej sieci wodno-kanalizacyjnej pozwala na nową zabudowę. Po zakończeniu inwestycji w ulicy Mateckiego cała ta nowa inwestycja i całe to osiedle będzie obsługiwane przez tę nową sieć w ulicy Mateckiego. W styczniu 2020 roku Rada Miasta Poznania zwróciła się do spółki Akwanet, by ta chroniła przeciążoną już sieć wodno-kanalizacyjną na osiedlu Marysienki i nie pozwalała na przyłączenie do nich nowych budynków. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.